Zagrajnika dopinguje Kingwin. Zagrajnik TV. 20 stycznia 2002 roku w branży gier rozpoczął się piękny i burzliwy, acz niezwykle krótki okres. Właśnie wtedy premierę miał Medal of Honor Allied Assault. Właśnie wtedy setki tysięcy graczy na całym świecie przypuściło szturm na plażę Omaha. I właśnie od tego momentu niemal każdy wysokobudżetowy shooter miał polegać na biciu Niemca. Oczywiście większość gier powstałych na drugowojennej fali to były nieziemskie paździerze, ale trafiały się też perełki. Jedną z nich było dzieło ludzi odpowiedzialnych za Allied Assault, którzy dość już mieli Electronic Arts. Dokładnie tak. Ludzie nie lubili EA na długo przed erą skrzynek. I tak właśnie powstało Infinity Ward, tak powstało Call of Duty i tak właśnie bawiła się szlachta w 2003 roku. Tak więc z dobrych kilka lat graczy zabawiały coraz słabsze medale i coraz lepsze kody. Różnej jakości Battlefieldy czy inne Brothers in Arms. Aż nieoczekiwanie pojawił się on. Cały na biało. Modern Warfare. Zupełnie nagle szał na drugą wojnę się skończył, a zaczęła się era współczesnego pola walki. Zaś wszyscy ludzie podobni do mnie, którzy grają w shootery tylko po to, by bić Niemca, mogli sobie odpuścić gatunek na dobrych kilka lat. Czekałem więc i czekałem, aż wszystkim znudzą się te noktowizory, szaleni ruscy, drony i plecaki odrzutowe, ale nie. Ku mojemu zdziwieniu, ludzie byli zachwyceni. Dałem nawet wyraz swojej tęsknocie za biciem Niemca, tworząc na kanał IGN taki oto sentymentalny film. I wszystko wskazuje na to, że ktoś tam w Activision musiał go zobaczyć, bo niedługo później zapowiedziano, że seria Call of Duty wróci do korzeni. Gracze znowu mieli bić Niemca. To musiało się udać. To miał być. Dziś, świeżo po ukończeniu Call of Duty World War II, mogę powiedzieć tylko jedno. Boże, ależ ta gra jest głupia. No dobra, to wcale nie jedyne, co powiem o nowym kodzie i wcale nie jest tak, że to od początku do końca zła gra jest. Bo nie jest. Ale z całą pewnością jest głupia i od tego właśnie zaczniemy. Albo nie, zaczniemy od tego. Więc mówi, że chce mój zegarek, a ja myślę... Na co mu kurwa mój zegarek? To przecież kapitan drużyny futbolowej, odwracam się. Większość moich kumpli ze szkolenia jest ze mną na statku. Wszyscy mają Pietra, ale nikt tego dubbing. Nie pokazuje. Dubbing. Ten koszmarny polski dubbing. Ale teraz to jest chyba mój najlepszy kumpel. Ciągle szuka tarapatów. A po Infinite Warfare myślałem, że już nic gorszego mnie nie spotka. Kapitan ma być na mostku. Nie ten kapitan. Nie dziś. Ktoś mógłby powiedzieć, czego się czepiam, przecież nie jest tak źle. A ja wam powiem, znacie to uczucie, gdy koleżanka zaprosi was na swój spektakl, poruszający ważne, egzystencjalne tematy, i ta koleżanka i wszyscy inni aktorzy z tej amatorskiej trupy o dziwnie brzmiącej nazwie, typu walka o emancypację sztuk wyzwolonych, tak bardzo się starają i niby nie grają tragicznie, a jednak ty czujesz się tak strasznie zażenowany, że masz ochotę zapaść się pod ziemię? Tak jest, tutaj mamy dokładnie to samo, a nawet jeszcze gorzej, bo raz, że głosy podkładają tu nie amatorzy, a zawodowi aktorzy. Dwa, cholernie się starają. Starają się zbyt. No, po prostu zbyt. Tyniesz! To jest twoje zadanie! Podnieś ten ładunek! A trzy, dialogi są tu nadęte, nienaturalne i głupie nawet bez kiepskiego tłumaczenia i teatralnego polskiego dubbingu. Naziści nam wszystkim wiele odebrali. Te dzieła są własnością ludzi. W efekcie polskiej wersji językowej po prostu nie da się słuchać, a cała i tak już ledwo trzymająca się kupy iluzja prawdziwego pola bitwy wali się tu raz za razem, gdy usłyszymy na przykład coś takiego. Ta rana wygląda kiepsko, proszę weź to! Dzięki, stary! Albo takie coś. Dobra, grzejemy! Dramat, no dramat. Wróćmy jednak na chwilę do samego początku, by przyjrzeć się, jak ostatecznie traciłem wiarę w ludzkość. Albo chociaż w możliwości polskich reżyserów dubbingu. A więc włączam grę. Na początku nie znosiłem Zussmana, ale teraz to jest chyba mój najlepszy kumpel. W tym momencie minę mam pewnie taką. Jest trochę podobny do Clarka Kenta, ale kiedy zdejmie okulary, to zmienia się w krótkowidza. A Yellow to weteran. Chociaż moja mama...
W tej chwili tracę cierpliwość i zaczynam przeglądać menu w rozpaczliwej nadziei na znalezienie opcji zmiany języka ścieżki dźwiękowej. Nie znajduję. Godzę się z tym, że będę musiał grać po polsku, trudno, może jakoś przywyknę. Myślisz, że jesteś wyjątkowy? Szkopy zeżrą cię na śniadanie! Nie ma mowy, sierżancie. Kilkanaście sekund później wiem już, że nie przywyknę, bo to jest jakaś porażka. To brzmi tak, jakby kazali gościowi udawać, że krzyczy, ale w studiu musiało być akurat cicho, więc tak naprawdę nie mógł krzyczeć. Nie wiem, może dziecko reżysera spało za ścianą, więc typ udawał, że krzyczy i... Zważaj na słowa, Zosma! Wyszło... Za mną! Wyszło nędznie, no. Więc wyszedłem do pulpitu i już miałem podmieniać pliki gry, to okazało się, że Steam pozwala na zmianę języka. Jedyna wada, napisy też są po angielsku. Powiedziałem wada? Tylko posłuchajcie, jak to pięknie brzmi. You see wings on me, private? No, sergeant. That's because I'm not your fairy fucking godmother! W końcu brzmi to jak film wojenny, a nie jakiś teatrzyk dla ubogich. Nawet ten Kolo zaczął brzmieć jak człowiek, choć nadal jest niemożliwie nudną, płaską i schematyczną postacią. Wszyscy są. A więc dzięki zmianie języka nowy kod staje się grą nieco mniej głupią. Ba, na początku jest nawet całkiem niegłupio. Mamy tu klimatyczne i brutalne lądowanie na plaży Omaha. Ludzie z Sledgehammer Games wiedzieli, w jakie nuty uderzyć, by przyciągnąć starych fanów bicia Niemców. Potem okopy. Walka o bunkry, zacięta wymiana ognia i dużo, dużo Niemców. Nawet ten dość głupawy Quick Time Event, czy ta jeszcze głupsza scena, nie zdołały zepsuć pierwszego niezłego wrażenia. W skali głupoty mamy tu zaledwie dwa Michaele Baye na 5 Stallonów. That's somebody's son. It's a crowd. Daniels is right. They're not all bad. Także drugi etap tylko utwierdził mnie w przekonaniu, że oto mam do czynienia z godnym powrotem do korzeni serii. Strzela się tu wyśmienicie. Bronie świetnie wyglądają i jeszcze lepiej brzmią. Tylko wsłuchajcie się w te soczyste, trzeszczące odgłosy wystrzałów. A magazynek wyrzucany z M1 Garand jeszcze nigdy nie brzmiał tak dobrze. Ale przede wszystkim giwery mają tu fantastycznego kopa. Pukawek jest tu na pęczki, począwszy od klasycznego już Thompsona czy MP40, poprzez Bara czy Winchestera, na niemieckim shotgunie Wolterze czy ruskiej Pepeszy kończąc. Tak, Pepesz jest tu multum, najwyraźniej Niemcy tunami ściągali je tu z frontu wschodniego. W sumie pukawek jest tu dobrze ponad 30 i poważnie, jeszcze w żadnej drugowojennej grze nie strzelało się z nich tak dobrze. Ale moje ulubione są tu snajperki. Wszystkie, bez wyjątku, a to dzięki fenomenalnemu rozwiązaniu, jakim jest chwilowe zwolnienie czasu, gdy wstrzymujemy oddech. Czułem się jak Bóg, sadząc headshot za headshotem i przy każdej możliwej okazji zmieniałem główną broń właśnie na jakiś karabin wyborowy. Strzela się tym fajniej, że Niemcy, choć nie są najmądrzejsi, całkiem sprawnie chowają się za osłonami i mają wcale niezłego cela. Na domyślnym poziomie trudności zdarza się tu więc nawet czasem zginąć, co zdecydowanie pozytywnie wpływa na wrażenia płynące z gry. Do okazjonalnych śmierci przyczynia się także pomysłowy system odzyskiwania zdrowia. Zamiast regeneracji nosimy otóż przy sobie kilka apteczek, które możemy w dowolnej chwili wykorzystać, na przykład chowając się za osłonę. Całkiem fajne. Ostatnią z większych nowości, która choć wcale nie jest tak wielka, mile urozmaica zabawę, są umiejętności członków naszego oddziału. Jeden no-name co jakiś czas obdaruje nas apteczką, inny da nam parę granatów czy amunicję, a jeszcze inny oznaczy pobliskich Niemców czy wezwie dla nas nalot albo inną artylerię. Prawdę mówiąc, rzadko kiedy pamiętałem o czymś innym niż apteczki, ale tak czy owak doceniam to drobne urozmaicenie od konwencjonalnego bicia Niemca. Choć Bogiem a prawdą, samo bicie Niemca jest tak dobre, że urozmaiceń nie potrzebuje. Niestety, na tym właśnie polega główny problem nowych kodów, czyli ciągłe urozmaicanie i ulepszanie tego, co w gruncie rzeczy i tak jest już dobre, czyli innymi słowy, za duża zawartość Call of Duty w Call of Duty. Pierwsze kody były liniowe, to fakt. Roiło się w nich od skryptów, a mapy były prostymi w sumie korytarzami, ale przez 90% czasu biło się w nich Niemca i to było dobre. Nie było fabuły, nie było quick time eventów, a zdecydowana większość starć przynajmniej wyglądała dość wiarygodnie. Na przestrzeni lat coś jednak musiało się zmienić, bo w World War II strzelanie wcale nie jest już najważniejsze. Prawdę mówiąc, mam wrażenie, że potem, gdy twórcy stworzyli tak genialną i soczystą mechanikę strzelania, uznali, że samo strzelanie musi być jednak dość nudne, więc na każdym kroku każą nam robić coś
fajnego. A to strącamy niemieckie samoloty, a to gonimy kogoś lub uciekamy przed kimś jeepem, a to jedziemy czołgiem czy latamy samolotem, a to skradamy się gdzieś lub bronimy jakiegoś punktu, bo gdzie gniazdo karabinu maszynowego, tam i milion Niemców pchających się pod lufę, jak mawia stare ludowe przysłowie. I niby to wszystko było w serii od zawsze. Ale tutaj jest tego za dużo, za długo, zbyt intensywnie i jakoś tak niezbyt. Choć cała gra to absurd na absurdzie i nie ma w niej zakrzty sensu, czołgi są jak na złość realistyczne, ociężałe i powolne, dając nam w efekcie najgorszy i najbardziej irytujący etap pancerny w historii serii. Nie, poważnie, wieżyczka obraca się tu tak powoli, że po 5 minutach bolała mnie już ręka. Skradanie. O Boże, jak ja nie znoszę skradania się w grach, które nie są skradankami. Niemal zawsze mechanika ukrywania się sklecona jest w nich na kolanie i także tutaj Niemcy raz widzą nas przez ścianę, a raz przełazimy im przed nosem i mają to gdzieś. Więc zamiast bawić się w tę losową ciuciu babkę, lepiej od razu rozpocząć rzeź i mieć święty spokój. Kiedy jedziemy jeepem, to jedziemy wyjątkowo długo, bo przecież nie po to twórcy zaimplementowali tu pełnoprawny, choć niezwykle nędzny model jazdy, żeby karnąć się 5 metrów. Choćby ten rajd przez miasta pełne Niemców. Czemu? Po co? Kto by tak robił? Przecież to samobójstwo. A każde takie urozmaicenie, podczas którego mamy się poczuć fajni, wymaga od nas natychmiastowego zawieszenia niewiary. Niemcy przestają być nagle naszym zażartym przeciwnikiem, a stają się ustawiającymi się w rządku kukłami, które mamy spektakularnie skosić serią. Podczas każdej takiej sekwencji mamy poczuć się jak superheroes, a gra łechta nasze ego jak szalona. W takich chwilach mam wrażenie, że gram w grę skierowaną do najmłodszych dzieci, bo tylko one będą w stanie łyknąć kit, że tak dobrze im idzie i nie zauważą, że nagle każdy przeciwnik zaczyna im się podkładać, byle tylko zginąć w możliwie najbardziej efektowny sposób. W związku z tym odczuwam pewien dysonans, bo jakby, no, jakoś na grę dla dzieci to mi to nie wygląda. I ja wiem, że podobnie było w poprzednich częściach, że przecież taka jest ta seria, że się nie znam i że jak mi się nie podoba, to mogę spadać na drzewo i umsuć. Może i zawsze tak było, ale nie w takich ilościach, nie w takim natężeniu i nie aż tak głupio. No i kiedyś nie było fabuły. No właśnie, w World War II nie chodzi już wyłącznie o bicie Niemca. Tu chodzi o braterstwo, poświęcenie, przyjaźń do samego końca, honor żołnierza i cały ten niestrawny, nadęty bullshit. I właśnie przez to jesteśmy nieustannie karmieni wątpliwej jakości cutscenkami. Właśnie ta fabuła wymusza niewyobrażalnie dużo do bólu liniowych scen, w których co chwilę ratujemy jakiegoś ciężko rannego kumpla, oczywiście w ostatniej chwili. To właśnie pokłosiem tej fabuły są sceny tak głupie jak ta. Jake's coming apart! Jump! Shit! Ja po prostu nie mam pojęcia, co tu się odwaliło, ale w założeniach to chyba miało być dramatyczne, nie wiem. W każdym razie oto pociąg, zamiast zmiażdżyć jeepa, pchał go przez prawie minutę po torach, po czym nagle się o niego potyka i wow, totalny rozpizdziel, wszystko lata, tam śmiga jakiś koleś, tu wybucha atomówka chyba, krowa leci, ktoś rzuca wagonami, coś się wali, wow, co tu się dzieje, kolejny wagon. Dosyć? To głupie. Beznadziejnie głupie. I właśnie od takich scen roi się tu napęczki. I to te sceny przeszkadzają nam w robieniu tego, co jest tu naprawdę dobre. Czyli w biciu Niemca. A wiecie, co jeszcze jest głupie? W jednym etapie po raz pierwszy dostajemy do łapy Panzerszerka, a dosłownie po kilku sekundach za winklem natykamy się na gniazdo karabinu maszynowego. I wiecie co? Nie da się go zniszczyć tym Panzerszerkiem, bo dzieje się to. To jest po prostu tak głupie, że brak mi słów. Pomijam już skrypty. Call of Duty to skrypty. Ale po co dawać graczom nową broń w miejscu, w którym nie można jej użyć i jeszcze zakazuje się tego w tak kuriozalny sposób? Ten pocisk skręca w powietrzu pod kątem 45 stopni. Za każdym razem.
Ale nie, poważnie, w tej grze roi się od naprawdę głupich scen, ale przecież nie będę wam ich wszystkich wymieniał, bo za chwilę znowu pojawi się ten dziwny typ. Przestrzegam ten film przed ponownym popadaniem w głupotę. No i jest jeszcze kwestia poprawności historycznej. Tak wiemy, nikt o zdrowych zmysłach nie będzie wymagał od kodu realizmu. Ale raz, że obiecali nam ten realizm, a dwa, to co się tu odwala przekracza wszelkie granice. Nic nie ma tu sensu. Począwszy od uzbrojenia wojaków, poszczególne jednostki posługują się tu kompletnie losowymi pukawkami, poprzez ciężki sprzęt. Wiadomo, Niemcy mieli tylko jeden model czołgu i był to Tygrys, na samym obrazie walk skończywszy. Jest nawet wątek obozów zagłady, ale niemożliwie płytki, pobieżnej, zgadnijcie, głupi. Najciekawsza jest jednak kwestia swastyk. Czasem są, a czasem ich nie ma. Takie na przykład powiewające na masztach flagi wyglądają tak jak powinny, ale już na mundurach niemieckich wojaków znaleźć swastyki nie sposób. Twórcy wyszli chyba z założenia, że swastyka na maszcie obraża co najwyżej maszt, ale już swastyka na Niemcu obrażałaby wszystkich Niemców. I tak nawet SS-mani mają tu na ramieniu żelazny krzyż. Kumacie? SS-mani. Największe ścierwa, jakie widział świat, bo jeszcze ktoś poczułby się urażony. A to ten Kopf na ich czapkach zastąpiony został, nie wiem, jakimś czerwonym kleksem. Z tymi SS-manami to w ogóle ciekawa sprawa, bo można ich tu znaleźć w różnych losowych miejscach, najczęściej w charakterze dowódcy lokalnego oddziału. Wygląda to tak, jakby ludziom Sledgehammer Games wydawało się, że SS-mani byli jakimiś wyższymi oficerami Wehrmachtu, bo oficera Wehrmachtu nie widziałem tu ani jednego. No dobra, ponarzekałem i ktoś mógłby teraz pomyśleć, że World War II to jakiś kompletny paździerz, a przecież tak nie jest. Jako się rzekło, cudownie się tutaj strzela, kiedy dadzą nam w końcu w spokoju postrzelać. Nie brakuje tu fajnych nowości, a udźwiękowienie to pierwsza klasa. Nie zawodzi także grafika, ba, jest wręcz oszałamiająco piękna i czuć tu next-genowość pełną gębą, no a przy okazji wymagania są dość sensowne. No i nowy kod generalnie wykonany jest bardzo solidnie. Nawet te głupawe momenty w większości wykonane są po prostu dobrze, mimo że są głupie, więc ci, którzy świetnie się bawili przy wszystkich nowoczesnych kodach, także tutaj nie będą mieli na co narzekać. W końcu nie można zapominać o trybie multi, który tradycyjnie jest świetny. Jetpacków nie ma, biegania po ścianach nie ma, ale też jest zajebiście. Znaczy, jeżeli lubicie piekielnie szybką, wymagającą walkę na ciasnych mapach pełnych zakamarków, to ja robiłem tam głównie za mięso armatnie. Jest jeszcze tryb wojny, przywodzący na myśl starenkę enemy territory, a więc jedna drużyna ma tu do wykonania kilka następujących po sobie zadań, a druga musi im w tym przeszkodzić. Zabójstwa nie mają tu znaczenia, liczy się zgranie ekipy i taktyka, i to chyba najlepsze, co spotkało multi w kodzie od dobrych kilku lat. No i jest jeszcze tryb zombie. Jak zwykle ogromny, jak zwykle pełen sekretów, jak zwykle z jajem i jak zwykle musiałem go ogrywać z jakąś bandą randomów, bo nikt z moich znajomych nowego koda nie ma. Mimo to bawiłem się przed nią. David Tennant wypadł w swojej roli świetnie i uważam, że fani zombiaków jak zwykle mogą kupić koda tylko dla tego jednego trybu. Tak więc World War II to po prostu kolejny nowoczesny, rzetelnie wykonany kod, z tym że w klasycznych ciuszkach. I jako taki z całą pewnością trafi do fanów nowoczesnych kodów. I tylko takie stare pierniki jak ja będą narzekać, że głupie i że kiedyś to było. Ale co ja poradzę, skoro to, no, naprawdę jest koszmarnie głupie. A co wy myślicie o nowym kodzie i o nowych kodach w ogóle? Są głupie, czy nie są głupie? Piszcie w komentarzach i głosujcie w ankiecie. A ja zapraszam was do naszego sklepiku, sklepzagrajnik.pl, w którym możecie kupić szyte przez smoka ręcznie graskotki, czyli maskotki dla graczy. Z kodem SZLACHTA 5% taniej. I jak zawsze, dziękuję patronom za dzielne wspieranie nas od wielu, wielu miesięcy. Jesteście wielcy. No i cóż, trzymajcie się! Zagrajnika dopinguje King Gaming.